czołem. W dzisiejszym odcinku spróbuję Wam opowiedzieć o tym, jak używać poziomicy laserowej i kiedy to urządzenie jest przydatne, a wręcz niezbędne. Mamy tutaj poziomicę krzyżową chińskiego producenta Firecore, która nie kosztuje 1 000 000 złotówek, ale świetnie się sprawdzi w pracach wykończeniowych czy budowlanych. Mimo tego, że jest to urządzenie pochodzenia chińskiego, jakość materiału, z którego jest wykonany, jest na dość wysokim poziomie. Chociażby to czarne tworzywo gumowe, które nam chroni urządzenie przed upadkiem, lub ten żółty plastik, też w dość dobrej jakości. Przechodząc bezpośrednio do opisu podstawowych funkcji tej poziomicy, warto zacząć od tego, że ten laser jest wyposażony w czteropoziomowy wskaźnik na naładowanie akumulatora. I jest to ważne w tym urządzeniu za stosunkowo niewielką cenę, że właśnie posiada ono akumulator i nie jest na bateriach, korzystanie z których byłoby niewygodne. A akumulator można sobie naładować spokojnie przez noc. Jak zapewnia producent, 2600 mAh akumulatora spokojnie starczy nam na około 7-8 godzin pracy. A jeśli na przykład wykonujecie pracę, przy której laser jest cały czas w tym samym miejscu, to można do niego podłączyć też ładowarkę. I w zestawie do lasera też jest statyw, który Wam pokażę trochę później, który zapewnia naszej poziomicy dość odpowiednią wysokość. I przejdziemy już może do włączenia naszego lasera. Korzystanie z tej poziomicy jest dość intuicyjne. Zielony boczny przycisk uruchamia nam laser, który działa w trybie automatycznego poziomowania. No i oznacza to, że jeśli nasz laser będzie stał na nierównej powierzchni, to automatycznie ustawia się taka pozioma linia, a dopuszczalne odchylenie w tym przypadku to około 4 stopnie. I proszę zauważyć, że ta wiązka jest zielonego koloru i ona powinna zacząć migać, jeśli przekroczymy dopuszczalne odchylenie, tak jak w naszym przypadku. I się ustawia automatycznie, kiedy laser ustawi się na równej powierzchni. No i wciskając przycisk laser na górze obudowy, uruchamiamy sobie jeszcze dwie pozostałe pionowe wiązki. Warto też powiedzieć, że wersja lasera z zieloną wiązką jest lepiej widoczna niż czerwona. I wiązka jest dość dobrze widoczna, nawet przy dużym doświetleniu, w odróżnieniu od wiązki czerwonej. Dokładność lasera, jak podaje Firecore, jest na poziomie plus minus 3 mm na odległości 10 metrów, co jest bardzo dobrym wynikiem. No i warto powiedzieć, że z odległości 4 metrów grubość wiązki jest od milimetra do półtorej mniej więcej. I też warto powiedzieć, że w słoneczny dzień, tak jak mamy dzisiaj, zielona wiązka jest bardzo dobrze widoczna. No i tematem podsumowania trzeba powiedzieć, że sama poziomica jest dość dobrze wykonana i naprawdę trzyma parametry, które podaje producent. Z pewnością ułatwi Wam pracę przy budowie czy przy wykończeniu. I to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i życzę Wam miłego dnia. Do widzenia.